Czy Państwo będziecie w moim wystąpieniu relatywnie mało odwołań do teorii, a sporo odwołań do faktów? Ja sam jestem badaczem uniwersyteckim, ale pracuję także jako dziennikarz, stąd też moje zamówienie dotyczy blisko faktów. Zanim przejdę do głównego wątku mojej wypowiedzi, chcę zwrócić uwagę na parę faktów, które rzucają światło na, moim zdaniem, rzeczywisty stan wielokulturowego społeczeństwa. Właściwie nie one same, ale to, że żadna z tych informacji nie stała się przedmiotem szerokiej debaty publicznej. Nie wpłynęła na zmianę polityki partii europejskiej. Nie była w końcu oburzenia wśród intelektualnych elit. Wszystkie przełożone wiadomości dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w miesiącu. Rada Wpływ Muzułmanów w Wielkiej Brytanii w otwarcie przyznała, że wielu islamskich apostatów boi się o własne życie. Mariam Namazi, przewodnicząca organizacji, powiedziała, cytat: jesteśmy postrzegani jako rewianci, krzyciele, apostaci, próżniercy. Jest bardziej tolerancyjnego niż religia. Młodzi europejscy muzułmanie, którzy odchodzą od religii Mahometa, narażeni są we własnym środowisku na ostracyzm, przemoc psychiczną i fizyczną. Działacze znane byłych muzułmanów w Wielkiej Brytanii oskarżają brytyjski rząd, że nieskutecznie chroni ich prawa do wolności wyznania, także wolności rozumianej jako prawo do rezygnacji z jakiejkolwiek religii. Facebook. Przepraszam za wywieszenie dwóch stron związanych z palestyńskimi organizacjami terrorystycznymi, na których można znaleźć instrukcję dla terrorystów do żołnierzy. Obie te strony są dwie strony lub wyłącznie 12 milionów internautów. Mamy tutaj zadziwiający paradoks. Gigant, robiący przejawy mowy nienawiści, jednocześnie kapituluje przed tymi, którzy otwarcie wzywają do przemocy na tle religijnym lub narodowościowym. Niezależnie od tego, jak oceniamy konflikt Izraela i Palestyny, nie dopuszczamy informowania terroryzmu z jakichkolwiek pobudek. Tutaj proszę zobaczyć osobisty trend. Nasze Stowarzyszenie Europa Przyszłości zgłosiło parę miesięcy temu stronę prowadzoną przez eurodżihadystów, ona była po polsku. Ci eurodżihadyści zostali już aresztowani, natomiast co ciekawe, Facebook nie znalazł niczego sprzecznego z własnym regulaminem. W końcu Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji zaleca brytyjskiemu rządowi, by cenzurował prasę w sposób miękki, jeśli sprawcy zamachu terrorystycznego jest muzułmanin. Początkowo nie wygląda to groźnie. Sugeruje się, że wspomnienie o pochodzeniu sprawcy zamachu może skutkować odwetami społeczności muzułmańskiej, co oczywiście byłoby oburzające i jest oburzające. Jednak dalej zaleca się rządowi, by wpływał na prasę tak, żeby tych informacji nie podawać. Zalecenie to stoi w sprzeczności z faktami, jak rozumiem, ma podtrzymać iluzję, że zjawisko islamskiego terroryzmu nie istnieje. I to ja też jest pod rozumem i policzę wymierzony wszystkim obecnym i być może przyszłym ofiarom islamskim fanatów. Przez 10 dni w szkole Islamskiej Republiki Iranu, prowadzoną nie w Teheranie, a w zachodnim Londynie, będzie wypadał imam, który popiera kary okrutnego mordowania homoseksualistów. Szejk Hamza Sogar sam o sobie twierdzi, że jest wzorem dla młodych muzułmanów na całym świecie. Wideo z wykazaniami przedstawia poglądy dalekie od tych, które byśmy uznali za humanitarne. Tu cytat. Wobec homoseksualnego mężczyzny karą jest jedna z pięciu rzeczy. Po pierwsze, chyba najłagodniejsza. Obciąć głowę to najlżejsze. Po drugie, spalić ich. Po trzecie, zrzucić z kliku. Po czwarte, zwalić na nich mur, żeby podnieść z innego. Po piąte, konfrontacja wyższa. Gdzie są działacze LGBT, którzy z nich protestują przeciwko jednemu nawoływaniu do przemocy? Na biurku takiego urzędnika leżą wnioski o to, by kazać dzień nienawiści nie wpuszczać na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Podobną reakcję, właściwie jej brak, odnotowaliśmy w związku ze środowiskami LGBT, kiedy my jako stowarzyszenie protestowaliśmy przeciwko książce wydanej na Poczesku i była próba jej na Polsce. To była książka wydana pod egidą Uniwersytetu Al-Azhar, której geni uznawani są za winnym rozprzestrzeniania AIDS, a skuteczne lekarstwo nad to ma być wyczuwanie lub kara śmierci. Polscy działacze LGBT schowali głowy w piasek. W końcu ostatnia rzecz. Raport brytyjskiego rządu dotyczący resortu edukacji powiedział bardzo wyraźnie, że w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 100 szkół zarejestrowanych i dziesiątki takich, które działają w jakimkolwiek systemie. Mowa o szkołach propagujących ideę fundamentalistyczną.
tym dokumencie, który początkowo władze brytyjskie chciały ocenzurować, stwierdzono, że w niektórych regionach Wielkiej Brytanii szkoły publiczne są zamykane na czas piątkowych modów. W ten sposób idea szkolnictwa świeckiego ustępuje miejsca regionom fundamentalizmowi. Pozwolenie na to, żeby młode pokolenie kształcili indywidualni fanatycy, sprawia, że nadzieje na integrację islamskiej mniejszości w drugim kolejnym pokoleniu mogą być płonne. Jak mówię, to jest tylko z października informacje. Ktoś z krytycznym ogniska mógłby powiedzieć, że to jednostkowe przypadki, że ten rzecz to jest margines. Jeżeli spojrzy na badania socjologiczne, to już nie pozostawiono złudzeń. 30% wszystkich francuskich muzułmanów chce rozwieszać jak w polityce francuskiej. Tak informowało na Wiśni Gazet, opierając się na badaniach społecznych, prowadząc na dość szeroką skalę. Prawda jest jednak inna. 30% chce jego stosowania tu i teraz, natychmiast, we Francji, którą znamy dziś. Ale jest jeszcze dodatkowe 25%, o których wspomina raport, którzy chcą wprowadzenia elementów prawa szariackiego w bliższej lub dalszej przyszłości. Chodzi o to, żeby ktoś na właściwym moment w sensie politycznym. Co bardzo niepokoi, w grupie osób poniżej 25 roku życia odsetek zwolenników zastąpienia praw świeckich i islamskich prawa religijnych wynosi aż 50%. Również niepokojącą skalę radykalizmu ujawniają badania brytyjskie. Tutaj mowa jest o filmie dokumentalnym, na potrzeby którego zostały zrobione badania socjologiczne. Został on wyemitowany przez Channel 4 pod tytułem Co brytyjscy muzułmanie naprawdę są. Dane z tego raportu. 4% muzułmanów popiera działania terrorystyczne. To mało, ale w liczbach wezwanych to blisko 100 tysięcy osób. Blisko i tylko 34% muzułmanów jest gotowe współpracować z służbami bezpieczeństwa w wypadku, kiedy bliska im osoba zwiąże się z ruchem dżihadystycznym. 23% muzułmanów uważa, że brytyjskie prawo powinno zostać zastąpione przez szariat. 52% muzułmanów uważa, że pomoc seksualna powinna być zakazana. W ogólnej populacji brytyjczyków jest to 22%. Blisko połowa muzułmanów domaga się, by gej i lesbijki nie uczyli w szkole. 31% muzułmanów to są zwolennicy poligami. Odsetek ten w grupie młodych muzułmanów wynosi 35%. Młodych to znaczy między 18 a 24 roku życia. 39% muzułmanów uważa, że żony powinny być podporządkowane swoim mężom. Te informacje spotkały się z reakcją Gregora Philipsa, byłego szefa brytyjskiej Komisji Równości Praw Człowieka, tego samego, który był zwierzadacą raportu Islamofobia wyzwanie dla wszystkich. Dziś po 20 latach mówi, tu cytat, nastawieni liberalni muzułmanie mówią już od jakiegoś czasu, że nasze podejście żyj i pozwól żyć innym doprowadziło do rozwoju klimatu, który idee ekstremistyczne tkwią w muzułmańskich społecznościach Wielkiej Brytanii. Nasi politycy próbowali zapewnić nas, że tylko nieistotna mniejszość wyznaje takie niebezpieczne poglądy. Tymczasem dziewczynki wskazywane są na zabiegi obrzezania, młode kobiety i mężczyzny, przymuszanie do zawierania niechcianych małżeństw, a nastolatków prowokuje się do tego, żeby założyli kamizelki samobójcze. Czyli chodzi o akt terrorystyczny. W tym przypadku, to też jest ważne, mowa jest także o dziewczynach, które jako także są radykalizowane w kulturze radykalistycznej. I podsumowuję tak. Rozumieliśmy zbyt dużo, a kwestionowaliśmy zbyt mało. Nieprzypadkowo Filip przyłożył te islamskich liberałów, islamskich reformatorów. Nie wymienia bezpośrednio nazwiska, jakie się wiedzą to wystąpienie, ale to jest dosyć ważna postać. Jeżeli potraktować biografię tej intrygującej intelektualistki jak tekst, wtedy okaże się, że kolejne życia ujawniają często typową drogę dla wielu muzułmanów, którzy chcą identyfikować się z wolnościowymi wartościami europejskiej kultury. W młodości była zastosowana islamskim fundamentalizmem. Sama przybywajka określiła serce islamu, czyli w Mekce. Po przybyciu do Europy odczuwała silne przywiązanie do religijnych tradycji kulturowych, wykształconych przez konserwatywne islamskie wychowanie. Potem jednak, pod wpływem zderzenia z liberalną kulturą Koranu, przeszła okres, jak to sama nazwa, kokonizacji. Z jednej strony pragnęła dalej pozostać muzułmanką, tak jak sobie to wyobrażała, z drugiej zaś pociąga ją europejski model życia. Jak mówi Ayan Kirsiali, wielu muzułmanów na starym kontynencie przeżywa swoistą kulturową schizofrenię, która na dłuższą metę nie pozwala zbudować im własnej, jednostkowej, odrębnej tożsamości. Moment rozszerzenia sprzeczności pomiędzy prawami religijnymi
a zasadami działania liberalnej demokracji sprawia, że wielu muzułmanów albo oficjalnie lub nieoficjalnie porzuca własną religię, albo przeciwnie, radykalizuje się i zasila szereg zwolenników prowadzenia porządku szariackiego w Europie. A jak chrześcijanin od lat obnaża uchwalone przez politycznie poprawne zdania mity na temat pokojowego charakteru doktryny islamu, to ważne, a jak chrześcijanin oddziela doktrynę od jej wyznawców. Znaczy pokazuje, że stale to się skomplikowane. Przejdę do tego w następnej części. Mówi wprost. Islam jako doktryna nie jest religią pokoju. Jak podkreśla autorka i komentarze odnoszą się wyłącznie do kwestii właśnie doktrynalnych. Możemy wprawdzie w Koranie znaleźć cytaty mówiące o tolerancji i pokoju, lecz ustępują one miejsca jakim nawoływaniem do przemocy wobec niewiernych. To podwójne oblicze islamu wynika m.in. z biografii Mahometa. Kiedy prorok miał jeszcze niewielu zwolenników, okres mekkański, mówił dużo o pokojowym współżyciu. Jednak im stawał się silniejszy, tym bardziej radykalizował swoją doktrynę. Islamska teologia widziała sprzeczność w naukach Mahometa i w świetnych tekstach islamu. Duchowni prowadzili więc zasadę abrogacji, al-nasz, to się tak nazywa. Ona ma być dosyć stara, wprowadzona 100 lat po Mahomecie. Zgodnie z którą wersje tolerancyjne, wcześniejsze, zostały zastąpione przez wersje późniejsze, tak zwane wersje późniejsze. A ja podkreśla również, że wbrew zachodnim wyobrażeniu muzułmańskie wyznanie wiary to nie tylko akt religijny, ale także akt polityczny. Zaś sam islam wymagał swoich wyznawców podporządkowania się woli Allaha i naśladowania najlepszego z ludzi, czyli Mahometa. Zarówno islamska tradycja interpretacji Koranu, jak i dane socjologiczne, a także potoczne obserwacje, tutaj na myśli informacje medialne, te prawdziwe, bo z nimi też było różnie, wskazują, że w świecie zachodnim muzułmanie budują równoległe społeczeństwo, którego zasady i wartości stoją w sprzeczności z prawami wolności i demokracji. Jaką IMPCR znajdziemy na ten stan rzeczy receptę? Proponuje reformację islamu, która będzie możliwa jedynie dzięki wsparciu muzułmańskich reformatorów oraz słuchaniu się w głosy racjonalnych krytyków religii Mahometa. Intelektualistka identyfikuje 5 zasad islamu powodujących, że muzułmanie nie mogą zmienić własnej religii lub z naszego punktu widzenia i jej punktu widzenia zhumanizować religię. Tutaj wymienię te 5 punktów. Wiara w półboskość Mahometa i jego nieomylność, a także dosłowne odczytywanie Koranu, zwłaszcza tych fragmentów powstałych w Medynie. Tutaj jest też ciekawy wątek. Myślę, że warto przypomnieć tutaj na tej sali wybitnego sudańskiego intelektualistę Mahmuda Taka, który w latach 80. próbował zrobić coś dokładnie odwrotnego. Coś, co próbuje zrobić IMPCI. Czyli próbuje namówić samych muzułmanów do doktrynalnej zmiany, która polegałaby na tym, że muzułmanie uznaliby te wersje tolerancyjne za islamskie i mające wartość aktualną, a te, które mówią o przemocy, za nieislamskie i mające wartość jedynie historyczną. Mahmud Taha proponował takie rozwiązanie 18 stycznia 1985 roku. Został zabity za apostazję. Natomiast, co ważne, to jeszcze tylko wspomnę, moment jego śmierci obchodzony jest przez niektóre środowiska w świecie arabskim za Arabski Dzień Praw Człowieka. To dosyć ważne. To też kolejny taki element dotyczący kultury, ale także przykładanie większej wagi do życia po śmierci niż do życia przed śmiercią. Tutaj Ayan Pisari proponuje odwrotną kolejność. W końcu szariat, całość wywodzącego się z Koranu ustawodawstwa, hadisy i reszta muzułmańskiego prawodawstwa powinna zostać odrzucona. Zwyczaj upoważnienia jednostek do narzucania muzułmańskiego prawa przez nakazywanie tego, co dobre i zakazywanie tego, co złe. Oraz nakaz prowadzenia dżihadu. Innymi słowy, Ayan Pisari proponuje rozwinięcie postawy krytycznej wobec biografii Mahometa. Wskazanie pośród się tych elementów, które nie zasługują na akceptację, takich jak na przykład wstęp do Żydów, kobiet czy swoich własnych krytyków. Zastosowanie sobie odwróconej abrogacji, to znaczy uznać wersety Koranu wzywające i odpowiedniające przemoc za historyczne, a jednocześnie uznać za aktualnie nie te, które mówią o tolerancji i pokoju. To jest pierwszy jej postulat. Zerwanie ze spowszechnionym w świecie muzułmańskim kultem śmierci, męczeństwa, a także okazywanie jawnej pogardy dla świadoczesnego. Świat islamu potrzebuje przewrotu humanistycznego, mówią PCI, i zmiany wektoru, z teocentrycznego na antropocentryczny. Jednocześnie odrzucenie szariatu jako systemu sprzecznego z wolnością i demokracją. Szariat bowiem utrwala 3 zasadnicze nierówności między kobietą a mężczyzną,
między wierzącym muzułmaninem a niewiernym oraz między człowiekiem wolnym a niewolnym. A ja mówię, że ja argumentuję, że natura prawa kolonialistycznego razem z brutalnością i antyhumanistycznym charakterem zbliża go do dogmy totalitarnych. Świat islamu potrzebuje również idei wolności sumienia oraz rezygnacji z jawnej opresyjności wobec tych, którzy nie chcą żyć zgodnie z zakazami szariatu. Tu przypominam, nawet jeżeli uśredniając te badania, 50% muzułmanów w Europie opowiada się za taką czy inną formą prowadzenia szariatu, ale pozostaje jeszcze 50%, którzy tego nie chcą. I tymi proponuje zająć się antychrystianizm. Autor heretyczki przypomina, że wielu muzułmanów pragnie szczyt się wolnością, jednak konserwatywne wychowanie, duży stopień społecznej kontroli, a także swoista, tutaj jak nazwa, dyktatura imamów, powodują, że w środowiskach muzułmańskich panuje uwewnętrzny lęk przed zarzutem apostazji. Samo zgłaszanie wątpliwości, zmiana sposobu życia często bierze się z ryzykiem społecznego ostracyzmu, pobicia, a w skrajnym przypadku śmierci. Katami niejednokrotnie stają się najbliżsi, niechcący we własnym środowisku uchodzić od odszczepieńców. Muzułmanie, zdaniem Ayat Christiani, powinni wyzbyć się idei dżihadu, rezygnując ze swoich globalnych aspiracji uczyniać islamu religią panującą na całym świecie. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi, idea świętej wolnej w kulturze islamu obecna jest od czasu jej powstania. Warto przypomnieć, że Mahomet zorganizował pod koniec życia pierwszą wyprawę w przypadku niewiernym, są zgłoszone powodzenie. Zresztą współcześnie jawną emanacją idei dżihadystycznych jest salafickie państwo islamskie. A Ayat Christiani dowodzi, że obecnie żaden humanitarny i pokojowy islam nie istnieje jako realne zjawisko społeczne, ale istnieją pokojowe muzułmanie. Oczywiście tutaj jest uproszczenie, to nieprawda. Mamy Ahmadiyę, czyli sektę, która przez samych muzułmanów uważana jest za nieislamską. No i oczywiście mamy też reformatorów islamskich, na przykład Majid Nawaz, to jest taki przykład jednego z dosyć ciekawych intelektualistów brytyjskich. Natomiast wracam do głównego wątku. A Ayat Christiani dowodzi, że obecnie żaden humanitarny pokojowy islam nie istnieje. Istnieją jednak ci, którzy chcą reformować, a także ci muzułmanie, którzy nie mają zamiaru identyfikować się z jego zasadami. Ayat wyróżnia trzy grupy muzułmanów. Pierwszą stanowią fundamentaliści, którzy opowiadają się za islamem wersji średniowiecznej. Muzułmanów medyjskich wyróżniają następujący pogląd. Po pierwsze, pogardliwe stosunek do wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, postulowanie kary śmierci za odejście od islamu, stosowanie kamienowania za cudzołóstwo, karanie śmierci homoseksualistów, dopuszczanie zabijania niewiernych za odmowę przejścia na islam. Wszystkie te cechy dają się sprowadzić do jednej, akceptacji szariatu, ponieważ wszystkie te czyny są dopuszczalne lub zalecane przez podstawowe podręczniki szariatu wsparcie podróżującego, który omawia sobie tego prawa dla czterech głównych szkół islamskich. Jak wynika z badań, odsetek zwolenników szariatu w Europie jest dużo i on rośnie, uśredniając się nawet połowa populacji. Drugą grupę stanowią żarliwi muzułmanie, gorliwie wykonujący swoje praktyki religijne, przestrzegający zasad religijnych, ubiorów w spożywaniu posiłków. Ci muzułmanie mekkańscy nie popierają stosowania przemocy, odrzucają ideę dżihadu oraz chcą swoje prawo religijne w ograniczonym zakresie. I powszechnym doświadczeniem jest doświadczenie napięcia między przekonaniami religijnymi a nowoczesnością. Ludzie ci, zdaniem Ayat Christiani, są tą najliczniejszą, lecz niezorganizowaną i niestabilną. Jedni radzą sobie z dysonansem kulturowym, drudzy zasilają człowieka fanatyków lub przeciwnie, porzucając ją. Ostatnią grupę stanowią dysydenci czy muzułmańscy reformatorzy. Grupa najmniej liczna, którą stanowią muzułmańscy intelektualiści, często wykształceni na zachodnich uniwersytetach, na przykład Basantigi, który mieszkał w Niemczech, teraz w Stanach Zjednoczonych, lub nawróceni fundamentaliści, macie to na łasce. Grupa ta aktywnie jest zwalczana przez muzułmanów medyjskich, czyli fundamentalistów, ale ich poglądy dławione są przez wielu uprawnień politycznych intelektualistów. Znamienny jest przypadek autorki niewiedzy, czyli Ayat Christiani, która korzystając ze świeceniowych wzorców, sama tutaj przyjmuje postać Voltaire'a, podjęła się krytyki religii islamskiej. Jej publicystyczna działalność spotkała się nie tylko z potępieniem w stronę muzułmańskich fanatyków i zwolenników politycznego islamu, ale również tych, którzy wspierają emancypację ruchów homoseksualnych, feministek czy zwolenników laickiego modelu społeczeństwa. Okazją do skrytykowania jej społecznej działalności była decyzja Uniwersytetu jednego z Uniwersytetów Stanów Zjednoczonych, który chciał uhonorować publicystę doktoratem w prawie islamskim.
protestowali jednak muzułmanie związani z pracą muzułmańską, ale także profesorowie, tu cytat, o lewicowej wrażliwości. Skierowany do władz uczelni protest, a pod jego wpływem uczelnia to wyrównienie wycofano. A Jan Fitzgerald komentuje to wydarzenie w sposób następujący, tu cytat. Kiedy przyjrzałam się myśli sygnatariuszy, mocno się zdziwiłam, ponieważ nieumyślnie przyczyniłam się do skojarzeń wielu osobliwych par. Profesorowie studiów genderowych złożyli swoje podpisy obok członków Rady do Spraw Stosunków Amerykańsko-Muzułmańskich, organizacji, którą za jakiś czas rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich umieścił na liście ugrupowań terrorystycznych. Zaś autorytet narodowej feministycznej i homoseksualnej sprzymierzył się z otwarcie homoficznymi, muzułmańskimi fundamentalistami. To jest cytat z ostatniej książki, ze strony 13. Stanowisko islamskich duchownych i działaczy pracy muzułmańskiego zupełnie nie dziwi. Działają oni od dawna na rzecz ograniczenia jakichkolwiek form krytyki islamu. Ich zdaniem aktem islamofobii jest już stawianie pytania o znaczenia i zakres tego pojęcia. Dziwi natomiast poparcie tych, którzy deklaratywnie wspierają ruch wolnomyślicielski i modernizacyjny. Ten egzotyczny sojusz, w cudzysłów feministek czy innych działaczy liberalnych, można prowadzić do fascynacji lewicowych elit interkomunizmem i samym Józefem Stalinem. Muzułmańscy liberałowie, działający na rzecz wolności kobiet, prawa do wyboru religii oraz piętnujący przemoc muzułmaną religijnie, zostali opuszczeni i zdradzeni przez intelektualne elity zachodu. No, zdawałoby się, że moderniści muzułmańscy w sposób naturalny będą sprzymierzeńcami tych, którzy są modernistami w Europie. Gdy mówię moderniści, znaczy tych, którzy chcą modernizować kulturę. Pewnie jest. Naturalni sojusznicy muzułmańskich reformatorów stanęli w tym sporze po stronie tych, którzy stosują strategię odrywania liberałów. Wielu zwolenników politycznego islamu powołuje się na argumenty z liberalizmu, jednocześnie w wartość wolności zupełnie nie wierząc. Podczas tolerancji służą im do maskowania antyhumanitarnego, antywolnościowego, antykobiecego charakteru działań, który celem jest zbudowanie społeczeństwa równoległego opartego na prawo szaria. A jak wpisali w podtekście głównie następującej implikacji? Jeśli popierasz ideę równości kobiet i mężczyzn, nie możesz popierać islamu w jego tradycyjnej formie. Jeżeli opowiadasz się za prawą osób homoseksualnych, bo jawnego wyrażenia swojej orientacji seksualnej, nie możesz popierać islamu w jego obecnej formie. Jeśli opowiadasz się za demokracją oraz rozdziałem religii państwa, nie możesz popierać islamu w jego obecnej formie. Jeśli dopuszczasz prawo do krytyki religii, nie możesz popierać islamu w jego obecnej formie. Jeśli uważasz, że człowiek ma prawo do wolności sumienia i wyznania, nie możesz popierać islamu w jego obecnej formie. To oczywiście jedna z wielu postaci tego ruchu. Nadają Kirsi Ani w swojej ostatniej książce załączyła cały wykaz tych wybujących intelektualistów. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie skalę problemu. Kiedy zainspirowany poprzednimi wystąpieniami, chciałbym pokazać różnicę jakości, czyli różnicę co do natężenia danej cechy. Pozwolą Państwo, że sięgnę do źródła. Tutaj jest mowa o badaniach profesora Gutmansa z Berlińskiego Ośrodka Nauk Społecznych. Trochę dłuższy cytat najeżony danymi statystycznymi. Przepraszam za to, ale takie są prawa socjologa. Wyniki badań wskazują, że wbrew powszechnie lansowanej tezie o nadmiernym charakterze muzułmańskiego fundamentalizmu, skala radykalizmu wśród wyznawców islamu zamieszkującego Europę stanowi poważny problem i wyzwanie dla polityki imigracyjnej i społecznej. I tak blisko 60% muzułmańskich respondentów opowiedziało się za powrotem do korzeni islamu. 75% uznaje istnienie jednej powszechnej wybrani Korany. 65% wyrażenie nakazy religijne niż zapisy prawa stanowionego. To jest konstrukcji pracy tak podstawowe. Powyższe dane odnoszą się do pierwszej generacji muzułmanów. W drugiej generacji poziom fundamentalizmu uznać należy za nieco niższy, ale nadal wysoki. Tych Wielka Brytania mówią. Ponad 60% muzułmanów w pierwszej generacji oraz 57% w drugiej nie chce homoseksualnych znajomych. Ponad 45% muzułmanów nie ufa Żydom, zaś wrogość wobec Zachodu w grupie muzułmanów pierwszego i drugiego pokolenia pozostaje bardzo zbliżona, wynosi 54%. Wrogość wobec tych wszystkich Żydów, czyli homoseksualistów, Żydów i niemuzułmanów, wynosi 26% wśród muzułmańskich respondentów.
Jeżeli tak, jeżeli teraz przełożymy na świat chrześcijański, tutaj będziemy mieli 1,6%, natomiast 9% chrześcijan, to jest o co chodzi, nie ma zaufania do Żydów, 11% chrześcijan nie chce homoseksualnych znajomych. Czyli tutaj widzimy, że istnieją obie te cechy, na które zwrócili moje poprzedniczki, zwrócili uwagę, natomiast skala natężenia jest dosyć duża. Dlatego też moje wystąpienie poświęcam reformatorom muzułmańskim, którzy tak naprawdę narażają się w dużej mierze nie tylko na krytykę ze strony rozmaitych religii intelektualnych, czasami na niebyt intelektualnych, ale także narażają się na wprost na niebezpieczeństwo ze strony byłych czasami cywilizacji. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. It was very interesting and I think encapsulated some of the. Well, wait till you're plugged in. Thanks very much. I was just saying thanks very much for your presentation. It was very good and encapsulated quite a lot of the issues which I think as rationalists and humanists and secularists we have to discuss about the political version of Islam without, you know, straying far from the marks that you put down. I wanted to ask your perspective on something, and there seems to me, in terms of trying to argue for a liberal reform of Islam, there's two perspectives which are being developed. One is encapsulated by Majid Nawaz, who you may know, who's a UK politician who spent most of the time in Egypt. He seems to argue for this theological reform of Islam, with, you know, as you mentioned, a more liberal interpretation of Islam. But there's also a person who's quite a fan of Gad Saad, who's a Lebanese-born Arabic Jew who now lives in Canada. And although he is still culturally Jewish, he argues very strongly that because of the doctrinal setup of Islam, it's very difficult to liberalize it theologically, and therefore the only successful way of moderating it is through the, you know, Ayaan Hirsi Ali approach of advocating atheism rather than liberal theology. And I wonder if you have a view as to whether which one is correct and what we as a group of mainly atheists can do to try and lend support to that important cause. Rzeczywiście to prawda, to jest takie pytanie, czy może istnieć. Rzeczywiście to jest takie pytanie, czy może istnieć Islam bez szariatu. To jest pierwsze pytanie, które nie jestem w stanie rozstrzygnąć. Natomiast wiemy, że istnieje muzułmanie bez szariatu. To wiemy na pewno, to wynika z badań. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ateizacji, tutaj są dwa rozmaite poglądy. Jedni mówią, że ateizacja będzie zbyt dużym szokiem dla muzułmanów, ponieważ jak wypływanie w tym, że ta osadza w doktrynie religijnej, rezygnacja z tej poglądy zdań zbyt dużym szokiem. Ja sam spotkałem się z apostatą francuskim, który miałem się zastanawiać, czy to robić wywiad. On powiedział bardzo wyraźnie, że jego zdaniem być może rozwiązaniem byłaby humanizacja, czyli budowa bardziej religii, która byłaby zbliżona do takiej humanistycznej formy, czyli to jest właśnie jakiś radykalny sposób na widzenie gości. Natomiast cały problem polega na tym, że ten ruch reformatorski, może też Ayaan Hirsi Ali w swojej książce mówi, że są trzy duże muzułmanie. To tak naprawdę myślę, że ta skala kościoła ten ruch. I myślę, że to jest tak naprawdę jeszcze większy problem. Jest to problem tych, którzy polityki i rządu, tak dlatego, że jeżeli spojrzymy na organizacje, które są oficjalnie opuszczone, nie ma to jeszcze bardziej się problem, że to chce za to, że powiedziała, że ten dialog nie jest możliwy, z tym, że pewno, że ja podjąłem dialogu. Jeżeli spojrzeć na polityków za to, co robią, to szczerze wybierają sobie organizacje, właśnie można powiedzieć, że ja znajdę się w radnym pod założeniem. Bo to też jest bardzo ciekawe, że z tego języka korzystają ci, którzy są na tym miejscu. To jest bardzo ciekawe, że ja podam jedną rzecz, która mnie bardzo miła, ale że pokazała podam mnie też jeszcze po tych samych miesiącach, które są studenci, którzy mają z Uniwersytetu Dolnośląskiego w
Londynie, w Polsce, zażądali usunięcia podczas programu oficjalnego, podczas rozdania dyplomów hymnu brytyjskiego i powiedzieć, że to jest nacjonalizm. Czyli można powiedzieć, że ci fundamentaliści korzystają z lewicowego języka i z języka humanistycznego. Co ciekawe, jeden z kaznodziejów nienawiści po ataku na przesłuch gejowski w Stanach Zjednoczonych napisał na Facebooku takie zdanie. Żadna religia nie zwala przemocy. Tylko na szczęście media społecznościowe mają to do siebie, że bardzo łatwo jest wykryć kłamstwo i manipulację. Załączył ktoś pod tym postem jego nagranie na YouTubie, który nazywał go zabijanie. Mało tego, ten człowiek był 2 tygodnie przed atakiem na COVID. Więc, proszę Państwa, profesor Billy Robson, jedna z wybitnych polskich intelektualistek, powiedziała, że muzułmanie bardzo często stosują koszty ogrywania liberałów. I chcę zadawać troszkę pytanie. Może niedługo będziemy rozmawiać na poważnie, czy w wolności muzułman, też jest wolność będzie chciał panować. To oczywiście brzmi drastycznie, ale myślę, że rząd powinien bardzo wyraźnie pokazać, powiedzieć, że ci, którzy chcą przeszaleńcze, to nie są partnerzy do dialogu. Dlatego umówiliśmy się w ramach ochrony naszej wolności, że pewne doktryny, na przykład komunizm czy faszyzm, są nieakceptowane. Ja mówię o polskim kodeksie karnym. Wiem, że Bułgaria zakazała szariatu, czyli promowanie idei szariackich będzie zakazane. Wiem, że Austria próbuje stworzyć coś, co nazywałoby się austriackim islamem. Dzisiaj już wiemy, ostatnie media zdecydowały, że francuskie próby stworzenia tak zwanego francuskiego islamu wiosły się. Jakie są tego przyczyny? Oczywiście ekonomiczne są przydoskonałe. To jest jakby bardzo ważne. To znaczy za łatwo uwierzyliśmy na coś, że wystarczy kogoś ubrać, że wystarczy komuś dać jedzenie, że wystarczy komuś dać możliwość wykształcenia, a on się zmieni. Co ciekawe jeszcze, w tych badaniach, tych grafach masa wynika, to jest bardzo interesujące, że im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze zagrożenie na fundamentalizm, tym mniejsze zagrożenie na fundamentalizm. Ale teraz sytuacja jest taka, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy w wielu szkołach w Europie religie prowadzą ludzi, którzy nie skończyli żadnych studiów teologicznych, nie mają przygotowania pedagogicznego i tak naprawdę nie wiadomo, co mają tego nieprzypadkowo zdarzać się sytuacji, gdzie lekcje islamu prowadzone są w języku innym niż język obowiązujący w danym państwie. To są zupełnie poza kontrolą sytuacje. Mamy sytuację, że ja sam znam doświadczenie, bo ja też mam przyjemność pomagać tym, którzy z różnych powodów obawiają się o własne życie. No na przykład są takie sytuacje, kiedy tłumacz wezwany przez sąd tłumaczy w taki sposób, żeby obciążyć osobę. Czyli nie tłumaczy tak jak powinien, czyli zmienia sens wypowiedzi. Co wtedy zrobić? Czyli takich problemów jest bardzo dużo, ale przez bardzo długi czas intelektualiści i politycy zamykali oczy. I to trzeba bardzo dobrze sobie powiedzieć. Jak powiedział Taylor Phillips, który przecież sam był uwrażliwiony na pojęcie islamowym, powiedział, rozumieliśmy zbyt dużo, wymagaliśmy zbyt mało. I myślę, że jest taki moment, że powiedz sobie bardzo wyraźnie, jeżeli nie będziemy, moim zdaniem, jeżeli nie będziemy bronić wartości humanistycznych, miejsce to, to już się dzieje w Europie, zajmą ci, którzy będą chcieli jeden fundamentalny zastąpić inny. To zmienią po prostu kostiumy. To może być fundamentalizm nacjonalistyczny, to może być fundamentalizm religijny, bo tam innej religii. Natomiast obawiam się, że taki scenariusz, sądząc po wynikach wyborów, jest jasny. Co jeszcze ważne, nasi często humanitarni politycy, wprowadzając zmiany polityki azylacyjnej, tak naprawdę realnie swojej codzienności nie odczuwają ich skutki. Jej odczuwają ci, którzy nie mieszkają na zamkniętych osiedlach i bogatych dzielnicach. I to właśnie oni, taka ta średnia, która była swoją domu pracy wartości liberalnej na Zachodzie, coraz bardziej, coraz częściej skręcą na prawo. I to też jest niebezpieczeństwo, to trzeba powiedzieć wyraźnie. I to właśnie oni, taka ta średnia. A pan Marcin na was proponuje jedną ważną rzecz. Proponuje, że jeżeli uznamy, że mamy, jak to powiedzieć, mamy kampanię stworzyć przeciwko narkotykom, przeciwko zbyt wczesnemu rodzicielstwu, to dlaczego nie zrobić kampanię stworzyć przeciwko fundamentalizmowi? Dlaczego tego fundamentalizmu nie uśmieszyć i nie zaatakować antyhumanistycznych? To proponuje Maciej Nałaś. Ale też mówi,
żeby Europejczycy uważali z ogólnie na, ponieważ powinni dostrzec bardzo wielu byłych muzułmanów lub ludzi pochodzących z tej kultury, którzy chcą się cieszyć z wolnością i nie chcą identyfikować jak automatycznie z nimi. Czyli też trzeba dostrzec, jakby zobaczyć, że istnieją i ci. To jest kluczowe. I pomóc tym, którzy chcą się identyfikować z wartościami, które w moim przekonaniu są głęboko humanistyczne. Eine Frage in die Richtung Anfänger. Alles, was Sie gesagt haben, stimmt voll zu. Aber wir bewegen uns auf einer intellektuellen Ebene, wo wir die Mehrheit derer, die Sie angesprochen haben, und derer, die das Problem bewegt, nicht mehr erreichen, um unsere Grundkenntnisse umzusetzen, damit sie nicht sowohl nach links, aber rechts abdriften und diese Protestbewegung in ein positives Denken umgewandelt wird, die Gesellschaft so gestalten, wie Renate vorhin gesagt hat, alle wollen in Frieden leben, wollen in Ruhe leben und wir wissen ja, dass die Bildungsempfängnis der Mehrzahl der Menschen im Moment nicht so ausgeprägt ist, dass sie die Grundwerte, die Menschenrechte für sich aufnehmen und danach leben wollen. Die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das ist unser Schwerpunkt, den wir, wenn wir jetzt in die Realpolitik hineingehen und in den Alltag reingehen, deutlich machen müssen, um die Menschen zu gewinnen. Wie wollen wir das schaffen? Ja mam ten komfort, że nie jestem politykiem. Mam ten komfort, że mogę mówić w sposób intelektualny. Więc i nie zakładam żadnej partii politycznej, tylko że jestem rządzicą. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle dla trochę poważnie. Uważam, że przede wszystkim trzeba położyć nacisk na wykształcenie. Uważam, że trzeba przede wszystkim położyć nacisk na promowanie tych wartości, które nam się udawało promować przez ostatnie czasy. Okej, czy dobrze. Albo co jest ważne, tak ważne ciebie, że jeżeli ci wyrani, którzy wyduchowali obecnie, to jest budowali swoje Europa. Ale musieliby za to zauważyć, że ciebie, którzy byli wybierani na społeczny, to jest większe, że jeżeli na przykład Maroko, co zrobiła Europa, Europa Talibanu przyjmowała do siebie tych, żeby zdradzić nas na społeczne dowolność. Czy jeżeli na przykład władze Maroka, władze Syrii, władze Libanu, to oni przychodzą do Mamy oczywiście przykład tego kaznodziei na oni w tym momencie działają ja nie mówię to poważnie, ale że moja koszty jest na jawnie, to tak powinien spotkać się nas z represjami, nagle to jest coś Europejczyków. Ja nie mówię to o mnie, ale mówię to o jawnie, nie znasz ten mapę. Może to się wywołuje na to jest to się da zrobić. Natomiast Europejczycy podjęcie tego tematu może doprowadzić do rozbadań społecznych na szeroką skalę. Bardzo ważne i bardzo ważne jest rozwijanie. Natomiast ja nie jestem politykiem, bo znowu o tym mówię. Natomiast z badań wynika jedna rzecz. Bardzo ważne jest wykształcenie i bardzo ważne jest rozwijanie grup, które się tworzą wokół tego. To jest bardzo ważne. Have already asked for voice to ask their questions, and after we will.
Könnten Sie uns Namen der Autoren und gegebenenfalls auch der Publikation? Tak, takim intelektualistą, bardzo ciekawym, ponieważ liberalnym intelektualistą to jest taką książkę. Dlaczego nie jestem bardzo ciekawy, ponieważ mamy do Racela, dlaczego nie liberalnym intelektualistą, to jest taka książka, dlaczego nie jestem minimalny, do Racela, dlaczego nie jestem chrześcijanin. Jest to bardzo Ibn Barak. Nazywa się Ibn tak Barak, autor Ibn Barak. Natomiast można znaleźć to bezprozorną po Jezusie. Jest to bardzo, bardzo rzetelne. Nazywa się Ibn Barak. Taka książka kłopotem znana. Natomiast można znaleźć to bezprzewodowe w Karolę. To jest to dlaczego nie jest muzułmanin. Właśnie tytuł też cytuję. Jest tam taka książka kłopoty znane. Natomiast to też jest dosyć ciekawa pozycja. Jest to zajrzyma książka. Na końcu cytuję cały analiz nauczycieli intelektualistów. Natomiast ostatnia książka to jest książka. Zajrzyma ta książka napisali. Na końcu jest na cały analiz intelektualistów. Ostatnia książka to jest książka heretyczka. I tam znajdzie pan całą masę nazwisk, których to nie będę miał, bo się przekształcił. Kilka przykładów pani podać, że Khomeini, który wiemy, że był właśnie radykałem, dostał azyl w Wielkiej Brytanii, a drugi taki przykład, że Rachomańskie, z Khomeini mamy wiemy, że był właśnie radykałem, dostał azyl w Wielkiej Brytanii, jest to po prostu a drugi taki przykład, że Rachomańskie, z Khomeini mamy w Egipcie, jest legalne, że to tam. Jest to po prostu przedmiot zniszczony i to jest jeden taki. To była dość mała grupa, która miała właśnie, no to co nie powiedziałeś, że polski patriotami. To zostało niestety zniszczone po prostu. Ale po prostu zostali zdominowani liczbowo przez napływowych nowych muzułmanów. No i po prostu ich, że tak powiem, mają teraz znaczenie i zburzyli. To był jedyny przykład w Europie konsystencji przez 400-500 lat. I po prostu nie mają teraz znaczenie właśnie zburzyli. To była jedyny asymilacja nie przez zniszczenie tylko konsystencji przez 400-500 lat. Na pewnych warunkach uczestniczy właśnie w społeczeństwie polskim. To jest jedyny eksperyment udany przez 500 lat i został obecnie praktycznie zniszczony ten. Na pewnych warunkach współuczestniczyli. Ale jeszcze społeczeństwem dodać jedną rzecz. Jedyny eksperyment udany przez 500 lat i został obecnie praktycznie zniszczony. Jest teraz taka gra, te wszystkie zamachy, które są, nie są przeciwko społeczeństwu tak naprawdę humanistycznemu, znaczy humanistycznemu europejskiemu, chciałem powiedzieć. Wszystkie zamachy, które są, tylko one nie są. Jest walka dusz o tej społeczności tak naprawdę muzułmanów, którzy się nie radykalizują. Ci terroryści liczą na to, że po prostu nienawiść społeczeństwa po prostu popchnie umiarkowanych muzułmanów w ręce radykalizmu. Że po prostu nienawiść społeczeństwa po prostu popchnie umiarkowanych muzułmanów w ręce radykalizmu. Jest jednocześnie szefem organizacji chodzi o, jeżeli chodzi o polską sytuację, to tak, że szef polskiej organizacji Zagarów, jest jednocześnie szef tej organizacji WAMY, jest to organizacja Pachabinienia Zagarów Prowi. Ale też prowadzi pan wzięła
odpowiedzialność. Jest taka, że jest pewna wolności, no to jak była prawa legislacyjna, ważne jest oczywiście polski znowu minimalistyczny, na znaczy postaci montowanie prawa. A druga rzecz jest taka, że to, co zaproponowano, można powiedzieć, ale lokalnie zamieszkanie na terenie. A na jasnym mówię, że w tym momencie Francja jest zaproponowana lokalnie, ale zamieszkanie na terenie. Ja jestem z tym, co się wywołuje. Zajmuje się jeżeli chodzi o tego zamiaru, to tylko ciekawa. Ja uważam, że to nie tylko dla siebie, że nie znaczy, może być przydatna. Uważam, że ten problem jest powolna. No cóż powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię terroryzmu Europy, ja uważam, że to nie tylko dla Wielkiej Brytanii, gdzie sędzia sądu. Uważam, że największym problemem jest sędzia powolna szariackiego. Szariaryzacja zaburzenia Europy, że kobiety. Mam przykład Wielkiej Brytanii, gdzie sędzia sądu szariackiego, że wcześniej dla sędziów sędzią sądu niekorzystnych szariackiego. Jeszcze zaburzenia Europejczyków, że kobiety będą same decydowały, czy na też, żeby poddawać się już do tej prostej przykładu, że dla cenzurowania jeszcze bardzo wiele właśnie bierzesz na czekać do działania kluczowych. A poza tym mamy też przykłady, bardzo proste przykłady, bardzo cenzurowania, bardzo wiele. Chociaż w działaniach mierzona przeciw. Moja obecna partnerka prowadzi tutaj kompanię, waszą dowódcą. Znam doskonale słowa znaja, kiedy karykatura należona przeciwko państwu islamskiemu. Przeciwko państwu islamskiemu. Dowódcą za potencjalnie obronana przeciwko państwu. Za potencjalnie naruszającą dobrą imię. Rzeczywiście terroryzm za potencjalny obraz Ruska, tak to nazywam. Ofiarą też bezpośrednio osobistego pozwolenia. Kiedy zorganizowała w jednej z kawiarni, terroryzm nie jest bardziej ciekawy, za niego też moja partnerka spotkaniowa wolna na powiedzieć, że przyszła na przyszłą pracę na zdrowiu Kopenhaga, kiedy zorganizowała w jednej z kawiarni, w ramach co działałem na znacznej stronie Sadora, spotkanie poświęcone wolności człowieka w sztuce i tam pokazano, to jest przedmiot mojej osobistej czasu, ale może sobie sprawdzić jedna, w ramach Kopenhaga, na szczęście uważam, że to nie terroryzm, a w tym jest bardzo na pewno jedna osoba, jest, więc to jest część radykalnie obecność na jest radykalizacja